Drugi dzień 6. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej był poświęcony części praktycznej. Uczestnicy biorący udział w szkoleniach mogli poznać zagadnienia związane z katolicką nauką społeczną w praktyce oraz zdobyć wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach 6. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej zostały przeprowadzone warsztaty obejmujące budżetowanie, planowanie, wykonanie oraz rozliczenia finansowe, cash flow w poszczególnych jednostkach. Myślę, że są to tematy bardzo istotne w dzisiejszej gospodarce i przydatne dla uczestników. Szkolenia były przeprowadzone również w nawiązaniu do tematyki, która została zaprezentowana podczas pierwszego dnia festiwalu. W domu pielgrzyma Amicus na warszawskim Żoliborzu poruszano tematy dotyczące szeroko pojętej katolickiej nauki społecznej. Była mowa m.in. o źródłach, zasadach oraz wartościach nauki, a także społecznym wymiarze wiary. Warsztaty zatytułowane Nikt nie jest samotną wyspą przeprowadzone zostały dla członków Mazowieckiego Oddziału Solidarności. Młodzi ludzie nie do końca potrafią zrozumieć, dlaczego w preambule NSZZ Solidarność nawiązujemy do wartości chrześcijańskich i do katolickiej nauki społecznej. Chcemy im to przybliżyć. Te warsztaty są, no, można powiedzieć, początkiem chyba współpracy z Civitas Christiana i w przyszłości będziemy chcieli rozszerzać tą współpracę i katolicką naukę społeczną wspólnie promować. Bardzo się cieszymy, że kolejne pokolenia ludzi Solidarności nadal chcą się inspirować katolicką nauką społeczną, chcą do niej wracać, chcą się o niej dowiadywać. I tu w ramach kolejnej już edycji 6. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej możemy się spotkać, możemy rozmawiać o katolickiej nauce społecznej. W tym samym czasie w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Warszawie przy ulicy Wspólnej odbywały się warsztaty dotyczące podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Dzisiaj uczestnicy poznali zasady zarządzania ludźmi w kontekście właśnie katolickiej nauki społecznej Kościoła, czyli z jednej strony rzucaliśmy pomysły Covey'a, czy Blancharda, czy Maxwella, ale mieliliśmy to przez taki z jednej strony nasz konkretny kontekst naszego festiwalu, ale też praktyczne umiejętności, dlatego że mieliśmy na sali menadżerów, właścicieli firm, osoby, które na co dzień zarządzają i tutaj konkretnie uczyliśmy się, w jaki sposób lepiej zarządzać. Pracowaliśmy na przykład nad tym, w jaki sposób zarządzać pracownikiem zależnie od poziomu jego kompetencji, czyli że inaczej mówimy do pracownika początkującego, inaczej to za, który jest doświadczony, który już wiele lat pracuje. Jeszcze inaczej takiego, który jest wypalony, a jeszcze inaczej takiego, który ma wysoki poziom energii. Uczestnicy byli bardzo energetyczni, uczestniczyli w ćwiczeniach, wymieniali się poglądami. Myślę, że jednym z ogromnych walorów było to, że mogli pobyć ze sobą i podyskutować.